pierwszy trener gości. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. No przede wszystkim zacznę tradycyjnie od gratulacji dla zwycięzców tego meczu. A co do samego meczu, no jak wszyscy dobrze widzieli, mecz się sam rozstrzygnął bardzo, bardzo szybko. Znaczy nie ujmując nic w żaden sposób broni, bo to tak naprawdę każda drużyna chyba, która tu przyjeżdża, zdaje sobie sprawę z tego, że broń ma fenomenalne, bardzo dobre, stałe fragmenty gry i wszyscy gdzieś tam próbują się pod to ustawić. My też o tym wiedzieliśmy, a mimo wszystko w drugiej minucie już sobie skomplikowaliśmy sprawę bardzo mocno dopuszczając do stałego fragmentu i zaraz po nim tracąc bramkę. Ogólnie wydaje mi się, że przegraliśmy. Czy zasłużenie? No zasłużenie. Przegraliśmy zasłużenie, ale chyba za wysoko. Mogliśmy z tego coś więcej zrobić, szczególnie w drugiej połowie, bo w pierwszej to nie oddaliśmy ani jednego strzału. Gdzieś tam nasza gra była strasznie pasywna i zbyt bardzo oddaliśmy pole gospodarzom i biernie przyglądaliśmy się to, co oni na tym boisku zrobią. Strzelili dwie bramki, wybronili się z tego, dołożyli trzecią, więc tak jak mówię, no, wygrana zasłużona. My gdzieś tam skupiamy się bardzo mocno na sobie, staramy się swój plan realizować, ograć jak największą liczbę młodych zawodników, wykorzystając tą rundę na takie doświadczalne trochę ruchy, bo no, wydaje nam się, że możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście nie godzimy się z porażkami, ale gdzieś to bierzemy na klatę, że to co robimy może spowodować, że nasza gra nie będzie tak efektowna i efektywna, jaką prezentowaliśmy w tamtej rundzie. Gratulacje i dziękuję bardzo. Panie trenerze, poprosimy o ocenę meczu. I to już drugi mecz i od razu bardzo szybko strzelone bramki ustawiają wynik. Witam wszystkich serdecznie. No dokładnie tak, bardzo bliźniaczy mecz, podobny do ostatniego, który graliśmy tutaj u siebie na naszym stadionie. Te bramki jak najbardziej zasłużone. Z dużym impetem zaczęliśmy od początku spotkanie. Po 10 minutach prowadziliśmy już 2-0. Następnie ważny element gry, że zawodnicy nie cofnęli się, odpuścili, za co bardzo nie odpuścili. Bardzo im dziękuję, ponieważ bardzo skoncentrowani i odpowiedzialnie podeszli po strzeleniu tych dwóch bramek do swoich działań na boisku. W przerwie ustaliliśmy plan działania na drugą połowę. Powiodło się, zdobyliśmy trzecią bramkę. Natomiast po szeregu zmian, jakich dokonaliśmy w drugiej połowie, wkradło się za dużo chaosu. Zaczęliśmy troszeczkę grać nieporadnie, za bardzo nerwowo. Nie wiem, z czego to wynikało. Będziemy to analizować we wspólnej rozmowie z drużyną. Ponieważ przy wyniku 3-0 to ta strona mentalna powinna być odblokowana, w sensie większego luzu, więcej swobody w grze. Niestety tak się nie stało, a chaos się wkradł w nasze poczynania. Drużyna przeciwna zdobyła gola na 3-1. Później w 90 minucie również karygodny błąd z naszej strony, gdzie piłka długo zmierzała. Po dośrodkowaniu znowu odpuszczenie, nie możemy po prostu się wyłączać, ale tu już mówię, zostawiam to na kwestię, w kwestii analizy meczu. Wiedzieliśmy, z kim gramy, z jak mocnym przeciwnikiem. Bardzo dziękuję za doping kibiców w tym spotkaniu i jeszcze raz gorąco gratuluję moim zawodnikom postawy w dzisiejszym spotkaniu. Jeśli mogę? Szymon, proszę. Szymon Janczyk, to zadzień.pl. Dzisiaj brak Piotra Goliasza w kadrze meczowej wynika z decyzji, czy jakiś uraz się przypląta? Nie, Piotrek nie doznał żadnego urazu, po prostu wspólnie ze sztabem trenerskim podjęliśmy taką, a nie inną decyzję i tak też się stało. Teraz w środę ważny mecz pucharowy, mecz kilka dni po tym meczu. Jakie są plany na Puchar Polski i dla Wroniewa? Mamy napięty, jak zresztą większość drużyn, ten harmonogram spotkań. W środę udajemy się do Polonii Warszawskiej.
na mecz pucharowy. We wtorek, jutro taka miła niespodzianka, którą sprawili sobie sami zawodnicy, że jutro odpuszczamy zajęcia treningowe w tym mikrocyklu tygodniowym. We wtorek się spotykamy, niektórzy będą mieli bardziej intensywny trening, niektórzy rozruch przedmeczowy. Skumulowane będzie to wszystko na tym spotkaniu pucharowym. I poszczególni zawodnicy, wiadomo, że ci, którzy grali bardzo mało, mniej, zagrają w tym spotkaniu pucharowym.